Kobiecy krąg dla mnie jest jednością, jest rozwojem kobiecości, jest połączeniem sióstr, jest wsparciem, jest nauką tego, co kobiece. Kobiecy krąg, zwłaszcza ten pierwszy, na który przyszłam, bardzo dużo we mnie otworzył takiej wrażliwości na siebie, takiego poczucia też bezpieczeństwa, wspólnoty. Kręgi kobiece to jest naprawdę wyjątkowa przestrzeń, w której możemy się spotkać tylko w energii kobiet, sióstr i wzajemnie zasilać. Śpiewamy, tańczymy, rozmawiamy ze sobą. Jakaś magia panuje podczas tych kręgów. Bardzo podoba mi się ten ruch w tańcu, połączenia z dźwiękiem, z ogniem, z zapachami. Jest dla mnie taką przestrzenią, gdzie kobiety się spotykają, żeby się wzajemnie wspierać, zasilać, zdejmować swoje takie maski codzienne, które zakładamy. I to jest naprawdę niesamowite, bo to nie jest właśnie podróż indywidualna każdej osoby, z osobna, tylko to się łączy tak naprawdę w coś, co zasila każdego z nas. Czuję się bardzo szczęśliwa. To połączenie ciszy, spokoju, energii, takiego balansu. To daje mi taki spokój. Tak, dzisiaj pierwszy raz działam ze sobą córkę. Jestem bardzo szczęśliwa i zdziwiona z tego, że ona zdecydowała się przyjąć w tym udział. Śpiewamy, tańczymy, rozmawiamy ze sobą, łączymy się w wielu różnych pięknych miejscach, w przestrzeni naszych serc. Często bez słów, po prostu gdzieś tam pomiędzy wierszami, w naszych spojrzeniach, dotyku. To jest ta przestrzeń, którą lubię tworzyć i zapraszać do niej kobiety. To doświadczenie łączy nas w jedno. Dzisiaj to było mocno czuć też. Jakby siedziałyśmy i byłyśmy w bardzo spokojnej, takiej aksamitnej energii czystości, kobiecości, wzajemnego wsparcia. W zasadzie nawet tak poza słowami właśnie, bo to było w tych wszystkich spojrzeniach i uśmiechach.